Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z takim nietypowym filmikiem. Przyznam szczerze, że pierwotnie chciałam dla Was przyjść z propozycjami książek na jesień, ale jesień w Polsce kojarzy mi się pozytywnie z taką naszą polską piękną jesienią, a niestety ja mieszkam na Dolnym Śląsku i tutaj obecnie ten weekend to nie zachęca, jest zagrożenie przeciwpowodziowe, jest po prostu koszmarnie, słuchajcie, wieje, jest bardzo dużo wody, no i są takie napięte, można powiedzieć, nastroje wokół. Dlatego postanowiłam nagrać trochę inny filmik, zresztą o książkach, o których dawno też u mnie nie było na kanale. A coś, co mnie bardzo interesuje w książkach i czego bardzo szukam w książkach, czyli psychologii. Zagadnień psychologicznych, podejścia psychologicznego, to jak różne zaburzenia psychiczne są podejmowane w literaturze pięknej, ale nie tylko, również w kryminałach, thrillerach psychologicznych. Tak, bo jakby najwięcej tego można spotkać w thrillerach psychologicznych albo właśnie w literaturze pięknej. I dzisiaj, na dzisiaj wybrałam dla Was trzy takie książki. O, to są trzy takie. Dwa thrillery i jedna literatura piękna. Zbiór opowiadań, który dosłownie mną zachwycił i na pewno znajdzie się w top książce tego roku. Jest to, słuchajcie, Sylwia Plath. Zaczniemy właśnie sobie od niej, bo podejrzewam, że o niej najwięcej gdzieś tam będę Wam mówiła. To jest Sylwia Plath, Johnny, Panika i Biblia Snów oraz inne opowiadania. Tych opowiadań jest tutaj, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Chyba kilkadziesiąt nawet. Więc zobaczcie, sporo. I powiem Wam, każde z nich jest inne i każde z nich porusza inny problem, inne zagadnienie i jest tak przyjmujące, tyle emocji wzbudza i zmusza do takiej refleksji, że powiem Wam, nie byłam w stanie po przeczytaniu jednego opowiadania po prostu lecieć sobie dalej. Tej książki nie da się po prostu na szybko przeczytać. Tą książkę trzeba analizować, delektować się słowem, bo oprócz tego, że Sylwia Plath pisze, słuchajcie, niesamowicie, ma taki dar języka, te krótkie formy są tak przepięknie napisane i są tak bogate w treści, jednocześnie potrafią też, słuchajcie, wzbudzać lęk i takie straszne emocje, a z drugiej strony dawać nadzieję i piękno, pokazywać okrutność tego świata, ale też właśnie wskazywać takie dobre elementy. I przy tej książce można płakać z radości, ze smutku. Niektóre opowiadania są, słuchajcie, takie bardzo surrealistyczne, jak surrealistyczne wizje, ale na koniec dochodzimy, że to jest takie odniesienie do rzeczywistego świata i że rzeczywiście tak jest, że to jest, słuchajcie, niesamowite. Dla mnie ta książka jest dosłownie magiczna. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie jako osoby gdzieś tam interesującej się psychologią, zajmującą się tym, to te opowiadania świetnie oddają te problemy, tak, które są tu poruszane. A mamy tutaj poruszany problem cierpienia, choroby, śmierci, lęków, samotności, wykluczenia społecznego, depresji, takich zaburzeń świadomości, relacji rodzinnych, ale też nie tylko, relacji ogólnie, które mamy gdzieś tam w społeczeństwie. Różnic klasowych, depresji,
wielu lęków, które, no wiadomo, są zróżnicowane, więc inne jest trochę podejście do nich. I tak jak mówię, i bardzo dużo też jest tutaj o depresji, i bardzo, słuchajcie, czuć w tej książce też samą Sylwię Plath. No, niesamowite, powiem wam. Ta książka wywarła na mnie ogromne, ogromne wrażenie. Gorąco wam ją polecam. No, tak jak mówię, jeśli czy interesujecie się psychologią, ale też nie tylko, jeśli szukacie takiego, takiej literatury pięknej, która was poruszy, wzbudzi w was ogromne emocje, da wam ogromne pole do refleksji, to tutaj też to znajdziecie. I powiem wam, nawet osoby, które niekoniecznie przepadają za krótką formą literacką, jaką jest opowiadanie, na pewno im się to spodoba. I powiem wam, że chyba czasami, jakby ta forma była dłuższa, to byłoby to zbyt duże obciążenie dla nas psychiczne. Ja czasami, słuchajcie, tak się czułam. Czyli no, trochę tak jak na sesji terapeutycznej, czyli tego jest tak dużo i jesteśmy tak po prostu naładowani i przytłoczeni już tymi emocjami, tymi problemami, tym wszystkim, że musimy to sobie poukładać w głowie, przeanalizować, a gdyby tego było więcej, to myślę, że byśmy nie dali rady. Więc dla mnie każde z tych opowiadań było wyjątkowe, aczkolwiek są opowiadania, które podobały mi się bardziej, może dlatego, że opowiadały o zagadnieniach, które bardziej mnie interesowały. Ale no, książka naprawdę jest niesamowita. Niezwykła, niezwykła wrażliwość Sylwii Plath. I to udowadnia, że nie tylko jakby szklany klosz, nie tylko jakieś jej poezje, ale właśnie też takie krótkie formy. No, to jest niesamowite. Więc właśnie, jeśli szukacie też takiej książki, jeśli cierpicie sami na przykład na jakieś problemy, albo chcecie zrozumieć, jak na przykład czuje się osoba, która ma pewnego rodzaju zaburzenia, no to przeczytajcie te opowiadania, bo czasami dla niektórych mogą się one wydawać, no właśnie, takie aż niewiarygodne. I surrealistyczne, ale uwierzcie mi, że wiele osób, które cierpi na dane zaburzenia, tak się właśnie czuje i to jest dla nich normalność. Aczkolwiek tutaj są też niektóre takie, że Sylwia Plath używa ogromnie swojej wyobraźni i potrafi właśnie poprzez takie obrazy, wyobrażenia, no, sugestywnie, słuchajcie, pokazać nam właśnie pewnego rodzaju zjawiska. Świetna, świetna książka, gorąco wam polecam. Więc to była pierwsza i to literatura piękna. A teraz, słuchajcie, dwa thrillery, które też na mnie wywarły ogromne wrażenie i które wam gorąco polecam, jeśli interesujecie się też psychologią i chcecie zgłębić pewnego rodzaju temat. Pierwszy to taki, który porusza też, co znaczy dobra i zła terapia, bo tu będziemy mieli taki motyw. To jest Równonoc Ewy Przydrygi. To jest pierwsza książka autorki, po którą sięgnęłam. Przepraszam, ale myślę, że nie ostatnia. Ponieważ bardzo podoba mi się właśnie pióro i to spojrzenie autorki też właśnie na takie zagadnienia psychologiczne. I dlaczego ta książka no, tak zachwyca i dlaczego wam ją polecam? Dlatego, że tak jak mówię, po pierwsze porusza temat właśnie złej terapii, tak, jaką można też trafić. I wydaje nam się, że jesteśmy w terapii, uczestniczymy, ale ta terapia tylko może powodować więcej szkód niż korzyści. Po drugie, autorka świetnie opisuje różnego rodzaju lęki i fobie, z jakimi się zmagamy i z czego one mogą wynikać. Tak? I tu powiem wam, pokrótce, na przykład mamy jedna z bohaterek głównych, no, cierpi na akrofobię, czyli ma lęk wysokości, i tutaj dowiecie się, jakie
ma niby jaką terapię wobec niej zastosował tutaj ten jej główny terapeuta. Też jest hydrofobia, na którą cierpi jeden z bohaterów. Jest też filofobia, czyli taki lęk przed wchodzeniem w takie głębsze relacje, przed zakochaniem się. Jest lęk przed ciemnością, czyli nyktofobia. I no, tych jest też lęk przed różnymi szklanymi powierzchniami, albo ogólnie szkłem. I jakby z czego dane fobie mogą wynikać? Jak należy odnaleźć źródło i wyleczyć przyczynę? Ale w jaki sposób też nie należy tego robić, bo jest to bardzo, bardzo nieetyczne. To jedno, a drugie, jak często, raczej tu mamy właśnie taki motyw akurat tego, to jest po prostu książka, tak? Czyli że terapeuta wykorzystuje trochę tą swoją władzę nad pacjentami, tak? I to, czego się dowiedział w trakcie terapii, żeby ich manipulować, sterować, no i też co innego tam, powiedzmy, wykonuje wobec nich, albo jak wykorzystuje ich słabości. Dużo też mamy właśnie o psychomanipulacji ogólnie, czyli nie tylko o lękach, ale też o psychomanipulacji. Więc bardzo ciekawie autorka podeszła do tego wszystkiego. Jeśli Was interesuje właśnie opisanie takich zróżnicowanych lęków, czym one się charakteryzują, z czego mogą wynikać, no to też Was zachęcam. A dodatkowo książka jest świetnie napisana, świetnie się to czyta, no, thriller psychologiczny i tak jak mówię, do czego może prowadzić zła terapia. I że w zasadzie każdy z takich pacjentów później może chcieć pozbyć się takiego terapeuty, nie? I ostatnia, słuchajcie, książka, też thriller, ale też, który właśnie bardzo porusza i który też można wykorzystywać do takiej właśnie zgłębiania może swojej wiedzy, ale dotyczące budowania i odbudowywania relacji rodzinnych. Tu akurat mamy, słuchajcie, bardzo dużo jest poruszanych książek, gdzie mamy relacje rodzic-dziecko, ogólne relacje w rodzinie. Natomiast tutaj w książce Nie zaznasz spokoju Małgorzaty Łatki, to co jest ciekawe, jest poruszany temat więzi siostrzanej, czyli stricte więzi między siostrami, czyli między rodzeństwem. I autorka w bardzo ciekawy sposób do tego podchodzi. Oczywiście łączy je, łączy te siostry dzieciństwo, łączą je wspólne jakieś przeżycia, łączą ich rodzice, ale ich drogi, no, w świecie dorosłym w zasadzie się rozeszły, a nawet już jako dzieci, no to gdzieś tam każda z nich podchodziła wrogo, czasami sceptycznie do drugiej, do każdej z sióstr. Dlaczego tak się stało? Dlaczego takie zachowanie? Czy jednak mimo wszystko w wyniku jakiegoś zagrożenia nie szukamy w pierwszej kolejności wsparcia w rodzinie, nawet jeśli mamy zaognione jakieś tam stosunki? I czy te trudne relacje rodzinne, których no, się zaniedbywało je i które są zaognione przez wiele, wiele lat, można jeszcze naprawić? A jeśli tak, to w jaki sposób? I tu jest, słuchajcie, jest kilka takich fragmentów, które właśnie pokazuje, że najczęściej takie relacje, i powiem Wam, to nie tylko jakby siostrzane, nie tylko też, nie wiem, w rodzinie, ale również w małżeństwie, jest stosowany taki proces tak zwanego, można powiedzieć, oczyszczenia i od zera, ale żeby mogło takie coś nastąpić, to musi być wyjaśnienie wszelkiego rodzaju jakby takich, że tak powiem, spraw, które się skumulowały w ciągu przez wiele, wiele lat. I dlaczego? Powiem Wam to, co jest ciekawe często w terapiach, to, że często ludzie już nie pamiętają, dlaczego no, podchodzą do siebie tak, jak podchodzą. Niby coś tam mają w podświadomości, ale później już no,
się bardziej skupiają na tym, że przecież zawsze tak było i to należy utrzymać. A jak się nagle zagląda do sedna, nagle jak się właśnie robi tą tak zwaną terapię oczyszczającą, tą taką rozmowę, czyli między stronami, i każda ze stron może wyrzucić z siebie, może jakby oczyścić, zrobić tak zwane katarzis i jakby zacząć tą daną relację od zera, nagle okazuje się, że te sprawy można spokojnie naprawić, a nawet to często są sprawy, które właśnie bardzo łączą te osoby i sprawiają, że ta relacja powinna być głębsza, a nie tak jak do tej pory ona funkcjonuje. I że często nawet nasze problemy zdrowotne, słuchajcie, wynikają z tego, że właśnie mamy problemy w naszych relacjach z bliskimi, ale też, no głównie z bliskimi, powiem wam, te relacje z bliskimi bardzo, bardzo mocno na to wpływają, ale również z tymi osobami, które są w naszym otoczeniu. Więc świetna książka też właśnie, żeby poznać tego typu techniki i też jak, no tak jak mówię, zrobić ten taki proces i a dodatkowo bardzo fajnie się to czyta szybko, to Wam gorąco polecam. I to takie trzy książki, więc jeśli szukacie takich książek, coś z psychologią, też takich do autoterapii, ale też, żeby była, wiecie, jakaś fabuła, akcja, ale też do przemyślenia, no to takie trzy ostatnie perełki mi się trafiły, więc Wam gorąco je polecam. Życzę Wam miłego tygodnia, żeby pojawiło się trochę więcej słońca, żeby już nie było, niech deszcz może będzie, ale nie takie ulewy, nie powodzie, żeby było bezpiecznie, przytulnie, miło i żeby nastała nasza piękna jesień, a nie taka jak z okna. Pozdrawiam Was serdecznie. Piszcie też w komentarzach, z czego byście chcieli filmik. Tak jak mówię, postaram się też Wam przygotować o książkach na jesień, ale jeśli macie też jakiś inny pomysł, to piszcie. Ja spróbuję coś przygotować. To tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.